W Nowym Sączu może powstać sklep socjalny. Z takim pomysłem do prezydenta Ludomira Hanzla zwrócili się działacze Koła Partii Razem i Nowej Lewicy. W swojej petycji proponują, aby gmina poniosła część kosztów związanych z prowadzeniem sklepu. Przede wszystkim lokal, przystosowanie tego lokalu. To jest korzystne dla samorządu, dlatego że skoro to jest ich lokal, no to inwestują, prawda, w remont na przykład tego, co i tak będzie dla miasta dalej służyło. I myślę, że jakaś, przynajmniej w początkowym okresie, no dobrze by było jakaś partycypacja w kosztach utrzymania takiego sklepu, przynajmniej w okresie rozruchu. Sklepy socjalne, a pierwsza tego typu placówka w Polsce powstała w Katowicach, są przeznaczone dla osób o niższym statusie materialnym. Korzystają z nich m.in. podopieczni ośrodków pomocy społecznej, a także osoby starsze, samotne czy niepełnosprawne. W tych sklepach, które funkcjonują, na przykład w Katowicach, to mogą korzystać seniorki, seniorzy od 75 roku życia. Na przykład w Nowym Sączu sprawdzałam, by to było około 7% mieszkanek, mieszkańców, więc spora grupa osób. Oczywiście osoby, które są też korzystają z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. No i my tutaj postulujemy też, żeby to było dla osób z niepełnosprawnościami i opiekunów. Czym się różni sklep socjalny od zwykłego? Tu leżące na półkach produkty spożywcze mają krótkie terminy ważności, a ich ceny nie przekraczają 50% wartości rynkowej. W niektórych sklepach można też kupić chemię czy ubrania. To są ceny nawet do maksymalnie do 50% cen rynkowych za warzywa, owoce, pieczywo, mięso. No i to są też towary, które są do 5 dni termin ważności, czyli nawet poniżej 5 dni, przepraszam, ponieważ istnieją też takie instytucje, organizacje jak banki żywności i one też mają krótsze terminy ważności, ale poniżej 5 dni nie wyprzedają, natomiast tutaj jest również tak, że można kupić z dnia na dzień, na najbliższy obiad, na dwa obiady, prawda, w najbliższych dniach. Pierwszy sklep socjalny w Polsce w Katowicach cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Podobne funkcjonują także w Szczecinie czy Warszawie. Jeszcze w tym roku sklepy socjalne otwarte zostaną w miastach nieco mniejszych, takich jak Dąbrowa, Górnicza, Ostrów Wielkopolski czy Sosnowiec. Osoby korzystające ze sklepów socjalnych mogą odwiedzić także punkty kawowe, a nawet działające przy nich klubo-kawiarnie dedykowane przede wszystkim seniorom.